8 wyścigów w 2 miesiące, a to nie wszystko, co zostało nam dziś ogłoszone. Wraca ściganie na najwyższym poziomie. Mateusz Cieślicki, witam Was bardzo serdecznie po raz 161 we vlogu Powrót Roberta.pl. Takich wieści oczekiwaliśmy, takich wieści się spodziewaliśmy i to właśnie w tym terminie. Formuła 1 ogłosiła dziś pierwsze 8 rund sezonu 2020. Zaczynamy jakby od nowa. Po odwołaniu Grand Prix Australii teraz czas na działanie w nowych warunkach, w nowych okolicznościach, ale dobrze, że Formuła 1 wraca i to już za miesiąc i 3 dni, a tak naprawdę za miesiąc i dzień będziemy mieli pierwszy wyjazd na tor w oficjalnej sesji weekendu wyścigowego sezonu 2020. Tak jak mówiono, tak jak się spodziewaliśmy, zaczynamy Grand Prix Austrii na torze Red Bull Ring 3, czyli w piątek, czyli lipca oczywiście będziemy mieli treningi, potem sobota kwalifikacji, trzeci trening oczywiście, no i w niedzielę ściganie, czyli pierwszy wyścig nowego sezonu, nowego. Potem za tydzień znowu Red Bull Ring, tyle że teraz będzie się to nazywało Grand Prix Styrii, tak aby nie tworzyć jakichś dziwnych numerków na końcu każdego Grand Prix, tylko każde Grand Prix dostało swoją nazwę, będą też osobni sponsorzy, jakby tytularni danego Grand Prix. No i ponownie pojedziemy na Red Bull Ring. Następny wyścig Grand Prix Węgier, czyli tor Hungaroring, oczywiście bez kibiców, no my tego jako Polacy bardzo żałujemy, bo wielu z Was co roku tam wyjeżdżało, w tym roku niestety nie będzie to możliwe, podobnie jak na wszystkich 8 ogłoszonych rundach. Grand Prix Węgier zaplanowano na 19 lipca, następnie będziemy mieli jedną z niewielu dwutygodniowych przerw i 2 sierpnia pojedziemy Grand Prix Wielkiej Brytanii. Tutaj Silverstone będzie również podwójnym torem, podobnie jak Red Bull Ring. Drugie Grand Prix na tym torze odbędzie się 9 sierpnia, no i będzie to Grand Prix 70-lecia Formuły 1. Wiemy, że Formuła 1 obchodzi, podobnie jak Alfa Romeo na przykład, jeżeli chodzi o Formułę 1, 70-lecie w tym roku. No i to będzie właśnie świętowane na torze Silverstone, gdzie przecież odbyło się pierwsze Grand Prix w historii Formuły 1. Następnie 16 sierpnia to będzie Grand Prix Hiszpanii. No tor też dość przyjemny i łatwa runda do zorganizowania. Następnie będziemy mieli Grand Prix Belgii pod koniec sierpnia, 30 dokładnie. No i potem 6 września to już będzie Grand Prix Włoch na torze Monza oczywiście. I tak jak powiedziałem, wszystkie rundy bez kibiców, wszystkie rundy w tych nowych okolicznościach sanitarnych. Wiemy, że będą regularne badania na obecność koronawirusa. Wiemy, że też jakieś jedno zachorowanie niekoniecznie zatrzyma cały cyrk, bo stworzony ma być swoisty ekosystem. Kierowcy mają i kierowcy, członkowie zespołów, inżynierowie i tak dalej, mają być jak najbardziej od siebie izolowani i wszystko ma się tak odbywać, aby to ryzyko zminimalizować. No Austria jest Austria i kolejne kraje są raczej w niezłej sytuacji. W Wielkiej Brytanii też już się ta sytuacja stabilizuje, więc miejmy nadzieję, że żadnych przeszkód nie będzie i że ten kalendarz będzie mógł zostać wypełniony w takim zakresie, w jakim został ogłoszony właśnie dziś. Chase Carey powiedział, że oczywiście bardzo się cieszy, że dziękuję promotorom za umożliwienie rozgrywania tych wyścigów, za dalsze zaangażowanie w Formułę 1. Wiemy, że i Formuła 1 musiała iść na pewne ustępstwa w stosunku do niektórych organizatorów, tak aby te opłaty licencyjne po prostu zmniejszyć przy braku wpływów z biletów od kibiców. W ciągu najbliższych miesięcy, w ciągu najbliższych tygodni spodziewamy się ogłoszenia kolejnych rund. Przypominam ten plan Formuły 1 na powrót po tej europejskiej części sezonu i wydaje się, że to jest już jakby całość tej europejskiej części sezonu, która została dziś ogłoszona. Rywalizacja ma się przenieść do Azji. Tam prawdopodobnie zostanie rozegrane Grand Prix Singapuru, Grand Prix Japonii i zaległe Grand Prix Chin. Tam sytuacja w tych krajach, powiedzmy, że jest unormowana z tego, co oficjalnie wiemy, no i raczej przeszkód nie będzie. Wiemy, że Singapur, który następuje tuż po Włoszech, no przygotowuje się na rozegranie wyścigu z udziałem kibiców. To jest dość ciekawa sprawa. Oni powiedzieli, że no jakby bez kibiców to nie ma sensu. To jest tor uliczny, przypominam, więc koszty organizacji, ustawienia tego wszystkiego są ogromne, no a trzeba zacząć dość wcześnie. Po tej azjatyckiej części sezonu przenosimy się no za ocean. Tylko jak to wyjdzie? Nie wiadomo. Grand Prix USA, Grand Prix Meksyku oraz Grand Prix Brazylii. Wiemy, że w Brazylii właśnie Meksyku
Meksyku, tam sytuacja epidemiologiczna nie jest teraz ciekawa i ja się spodziewam osobiście, że po prostu tam wyścigów się nie doczekamy, ale mam nadzieję, że tylko to jest moje czarnowidztwo. Zobaczymy też, co z USA, tam sytuacja też nie jest ciekawa z wielu względów. No i potem przenosimy się już na końcówkę sezonu, to ma być Bliski Wschód. Mamy tam mieć dwa wyścigi w Bahrajnie oraz jedną rundę w Abu Zabi, kończącą cały sezon oczywiście. To ma się dziać w połowie grudnia. Łącznie ma zostać rozegranych około 16-17 wyścigów. Zobaczymy, jak to Formule 1 wyjdzie. Oczywiście trzymamy kciuki, aby tych rund było jak najwięcej, ale w obecnej sytuacji myślę, że każda runda i powrót tego ścigania to jest naprawdę bardzo miła i wartościowa wiadomość. Oczywiście nas w tym wszystkim interesuje jeszcze pewna kwestia. Czy i kiedy Robert Kubica wyjedzie na tor w Formule 1, czyli w piątkowym treningu? Wiemy, że on miał mieć piątkowe jazdy w tym sezonie. Nie wiemy ile, to nam nigdy nie zostało powiedziane oficjalnie i w sumie dobrze, ale Robert zaznaczał w jednym z wywiadów, że będą rozmawiać o tym jego udziale w piątkowych sesjach, ponieważ chodzi o to, aby ten symulator, który Robert ma rozwijać w Hinwil, mógł być rozwijany prawidłowo, zgodnie z tym, co się dzieje na torze, aby to przełożenie symulatora na tor było odpowiednie. No i jestem ciekaw, jak to zostanie, jakie decyzje zostaną podjęte. Z jednej strony kierowcy podstawowi pewnie będą potrzebować trochę czasu na rozjeżdżenie się, na nabranie pewności siebie po tej długiej przerwie. Przecież to była naprawdę ogromna przerwa, tak? Wyjdzie nam 8 miesięcy bez jazdy, to w przypadku każdego kierowcy sporo, nie licząc oczywiście testów w Barcelonie, ale przecież teraz zespoły mogą wprowadzić coś nowego, coś trzeba będzie przetestować i niekoniecznie kierowca rezerwowy może być pożądany w bolidzie. No z drugiej strony, jeżeli chcą szybko ruszyć z pracami w symulatorze, to Robert może być im potrzebny na torze już teraz. Myślę, że dobrym momentem będą te podwójne rundy, kiedy będziemy mieli bardzo dużo jazdy na jednym torze przez 2 tygodnie, czy to na Red Bull Ring, czy na Silverstone i być może na którejś z tych rund zobaczymy właśnie Roberta Kubicę w pierwszym treningu. To są dość takie typowe rundy, więc wszystko jest w miarę pod kontrolą, ale zobaczymy. Nie ma co gdybać. Myślę, że w tej pierwszej części europejskiej sezonu zobaczymy Roberta Kubicę na torze w pierwszym treningu. No pytanie tylko, na którym torze. Myślę, że nieprędko poznamy decyzję Alfa Romeo, ale liczę na to, że to będzie przynajmniej jeden występ, jeżeli nie dwa. No bo jeżeli te prace w symulatorze mają postępować, to lepiej to zrobić właśnie już teraz, niż potem czekać do dalszej części sezonu. Dużo może też zależeć od tego, w jakiej formie Alfa Romeo rozpocznie ten sezon. Ważną determinantą, jeżeli chodzi o wyjazdy Roberta Kubicy na tor w piątkowych treningach, będzie oczywiście jego kalendarz w serii DTM. Mamy nadzieję, że to nie uniemożliwi w dużym stopniu obecności na rundach Formuły 1, chociaż te kalendarze, zarówno Formuły 1, tak jak już widzimy, oraz ten przewidywany DTM, zapewne będą skomasowane i to wszystko będzie tak zbite, że może być ciężko o te terminy w dogodnych dla Alfy momentach, wtedy kiedy chcieliby wysłać Roberta Kubicę na tor w pierwszym treningu, bo nie sądzę, aby pierwszy trening w Formule 1 okazał się ważniejszy niż runda DTM. Z drugiej strony nie sądzę też, aby była robiona taka kombinacja, że w piątek Robert pojedzie pierwszą sesję treningową w Formule 1, a potem wyjedzie bezpośrednio na rundę DTM. To jest raczej niewykonalne, tak żeby wziąć udział tylko w kwalifikacjach i wyścigu. Myślę, że raczej będzie ten priorytet położony na DTM. No i być może Alfa i Robert będą musieli zrobić tak, że będzie jeździł w pierwszych treningach wtedy, kiedy nie będzie miał rund DTM. Zobaczymy, to jeszcze jest kwestia do ustalenia, ale tak jak mówię, liczę na te jazdy Roberta Kubicy w pierwszym treningu. Ciekawostką, która pojawiła się w ubiegłym tygodniu, taką plotką oczywiście, jest to, że Formuła 1 może chcieć przetestować w tych nowych warunkach, kiedy ten sezon i tak będzie takim przejściowym, powiedzmy, chociaż mistrzostwo nadal będzie się liczyło. Te pomysły, które przejawiały się w ostatnich miesiącach, na przykład wyścigu sprinterskiego i odwróconej kolejności na starcie do drugiego wyścigu, podczas weekendu wyścigowego jakby. Oczywiście wyścig sprinterski z krótszym dystansem, i z mniejszą liczbą punktów za niego. Być może to będą w ogóle takie rundy bez przyznawania punktów na razie, tak aby, przecież wiemy, że w ubiegłym roku mówiło się o tym, że takie testy mają zostać przeprowadzone.
No i zobaczymy, jeżeli tak się rzeczywiście stanie, a są do tego warunki, to może być to ciekawa nowość i sprawdzenie w takich bojowych warunkach tych nowych pomysłów na Formułę 1, tak aby uatrakcyjnić ten weekend wyścigowy. Ale, jest pewne, właśnie pewne ale, razem z, i to nie jest absolutnie nic złego, razem z kalendarzem Formuły 1 potwierdzono również kalendarze Formuły 2 i Formuły 3 i to są oczywiście identyczne kalendarze, zarówno Formuła 2, jak i Formuła 3 będą jeździć dokładnie w tych samych datach, w których jeździ Formuła 1 i ja nie zdziwię się, jeżeli te sezony będą niewiele dłuższe. To znaczy, że dodane zostaną do nich jeszcze jakieś 2-3 rundy w innych lokalizacjach i oczywiście finał w Grand Prix Abu Dhabi. Natomiast no, Formuła 1, Formuła 3 wracają i one też trochę miejsca w tym weekendzie wyścigowym zajmą. No i jeżeli uda się jakoś znaleźć miejsce dla tych wyścigów sprinterskich, a powinno się to dać, to być może właśnie będziemy mieli takie ciekawe testy tej nowości w Formule 1. Ja bym osobiście chciał tego. Skoro już jesteśmy tak wygłodniali tych wyścigów, skoro mamy taki sezon przejściowy, to przetestujmy wszystko, co możliwe, tak żebyśmy już, miejmy nadzieję, w 2021 roku przystępowali z pełną wiedzą i z takim mocnym rozeznaniem tego, co nas czeka i już tak jakby w pełni, tak jak to normalnie powinno przebiegać w Formule 1. Na takie wieści zatem czekaliśmy i bardzo się cieszę, że to zostało już dziś ogłoszone i że mamy pewną jasność, jeżeli chodzi o nasze kalendarze. No, 8 wyścigów w 2 miesiące to będzie bardzo intensywne. Czekają nas jakby dwie fazy, 3 wyścigów z rzędu. No, będzie intensywnie, ale myślę, że na to czekaliśmy. Jakichś wielkich planów wakacyjnych w tym roku nie mamy i na pewno damy radę to śledzić oczywiście intensywnie na blogu. Mam nadzieję, że w normalnym zakresie, w takim jakim zapowiadałem przed sezonem, to wszystko będzie relacjonowane. Będzie oczywiście też relacjonowana seria DTM, a ona już zaczyna swoje testy za 6 dni. Dokładnie 8 czerwca panowie wyjadą na tor, 16 samochodów, w tym Robert Kubica i jego nowy zespół Orlen Team Art. No i tam będziemy śledzić oczywiście te testy, one raczej będą za zamkniętymi drzwiami. Nie wiemy, czy dostaniemy oficjalny live timing, ta liczba osób będzie mocno ograniczona. No i cóż, pewnie znowu nas czeka taka niepewność, ale no czasy nie będą jakby najważniejsze podczas tych testów, tylko po prostu będziemy zwracać uwagę na to, żeby Robert no, przystosował się do tego samochodu, zaznajomił się z tym samochodem i też ze swoim zespołem, przecież to jest nowa grupa, która będzie się musiała poznać i też jakieś ramy współpracy sobie wypracować, ale bardzo się cieszymy, że to już teraz. Ja spodziewam się, że jeszcze w tym tygodniu zostanie ogłoszony kalendarz, być może też na część sezonu, a być może już na cały sezon serii DTM. Spodziewam się, że będzie w nim sporo rund niemieckich, że do 5-6 torów niemieckich, na których będą się odbywały rundy, czasem może nawet podwójne, dojdą 2-3 tory z innych krajów, na przykład właśnie ze Szwecji, na przykład z Rosji, na których będzie odbywała się rywalizacja, tak aby ograniczyć koszty, tak aby też nie wpadać w jakieś wymogi sanitarne, bo wiemy, że DTM nie ma takiej siły przebicia jak inne serie, jak Formuła 1 po prostu. No i myślę, że ten kalendarz zostanie nam naprawdę niebawem ogłoszony. Nie zdziwię się, jeżeli sezon zacznie się no właśnie tak jak miał się zacząć, czyli 11-12 lipca, ale też jeżeli zacznie się tydzień wcześniej, dla mnie to nie będzie jakieś duże zaskoczenie, no bo wiemy, że sytuacja w Niemczech jest już niezła. Nie spodziewam się natomiast, żeby zaczął się na torze Nürburgring, czyli na ulicznym torze w Norymberdze, ponieważ no tam jednak myślę, że koszty przeważą i nie będzie tego wyścigu bez udziału kibiców po prostu. Wybrane zostaną inne niemieckie tory, tych akurat jest sporo, jest z czego wybierać. One czasem są chętne, czasem nie, ale myślę, że jak się dobrze ponegocjuje ta formuła, to BMW będzie mogło sobie po prostu BMW, czyli DTM będzie sobie mogło pojechać po prostu na tych torach i na to liczymy. W środę no, o godzinie 20 ma być oficjalna prezentacja BMW w DTM, ale będą to tylko zespoły fabryczne, czyli 6 aut fabrycznych, 6 kierowców. Teraz na blogu mam taki mini cykl, gdzie przedstawiam tych poszczególnych kierowców, najpierw BMW, potem Audi, tak żebyśmy też dobrze ich poznali przed rozpoczęciem sezonu, który już przecież niebawem, to znaczy niebawem testy, a mam nadzieję, że również i sezon ruszy pełną parą. No i co? Zaczyna się nam intensywny okres, koniec laby i trzeba będzie znowu śledzić to wszystko, ale z tego się bardzo cieszymy. Robert Kubica też zapowiadał w sobotę, że no kończy się już jego okres bytności w Monako, takiej permanentnej i bez wychodzenia z domu. On przez ponad 2 miesiące praktycznie wychodził tylko do sklepu, tak jak deklarował. Podczas Tour de Pologne amatorów, sponsorowanego przez Orlen, no powiedział po wygraniu kategorii VIP, że teraz już w środę wylatuje do swoich innych aktywności, nie będzie go w domu 10 dni, czyli spodziewamy się, że pewnie odwiedzi Monachium, być może tam
Tam będzie jakaś sesja w symulatorze, być może po prostu pozna się ze swoim zespołem, no i potem już tor Nürburgring i testy DTM, przecież to już jest no, niecały tydzień, także cieszymy się bardzo, no i fajnie, że wraca nam to ściganie zarówno ze strony DTM, jak i ze strony Formuły 1. Więcej informacji oczywiście na blogu, czekamy na pełny kalendarz DTM, poczekamy też jeszcze trochę na pełny kalendarz Formuły 1, ale to, że Formuła 1 już się zbliża, jest fajne i już widziałem takie głosy, zastanawianie się, komu te tory, które zostały wybrane na początek sezonu, które no, nie było wyjścia, odpowiadają, czy Ferrari może mieć na którymkolwiek szansę, czy będą to raczej tory dla Mercedesa czy Red Bulla. Fajnie, że takie rozważania już wracają, to znaczy, że te wyścigowe emocje, już ten tryb, te plotki, ten świat Formuły 1 nam wraca. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, zachęcam do subskrypcji kanału, a dziś wieczorem o godzinie 20 na YouTubie będzie stream z blogowej ligi iRacing, najpierw z finału B, potem z finału A, więc też zapraszam, też powinno być trochę fajnych emocji, no i jeszcze tych wirtualnych, wiem, że już możecie mieć trochę za dużo tego wirtualnego ścigania, ale jak widzicie, to już chyba są ostatki. Dzięki Wam bardzo za słuchanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!